Wow! Ej, lol, 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 kupa w majtach, jeez in my pants. Ale to jest wow, dawno nie widziałem takiego czegoś zajebistego. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Bezbar. Witam was w kolejnym odcinku Ucieczki przed światem. A więc tak, dzisiaj już sobie wróciłem z moim normalnym skinem. Na samym wstępie powiem wam, co dzisiaj będziemy robić. Mianowicie tak sobie dzisiaj pomyślałem, zważywszy na to, że mamy zrobić te achievementy wszystkie do końca, to dzisiaj sobie kilka z nich zrobimy. Mianowicie tak. Motyka, time to farm, a następnie zrobimy sobie chlebek, a później zobaczycie, bo przygotowałem sobie dzisiaj takie... Dobra, mamy drewno. Więc tak, do czego zmierzam? Słuchajcie, powiem wam taką historię. Dzisiaj... Dobra, za bardzo wybiegłem w przyszłość. Słuchajcie, może ktoś tam z was zauważył, może nie. Zależy jak tam się kto bardzo interesuje moim kanałem, ale jakoś może jest tam z dwie osoby, które tak bardziej śledzą moją aktywność. Słuchajcie, tak, czekajcie, dostajemy w ogóle tego achievementa, bo ślepy jestem. Yeah! Dobra, więc żeby było profesjonalnie, zbierzemy sobie farmę naszą motyką. No i tak, do czego zmierzam. Jeżeli ktoś tam śledził bardziej mojego YouTube'a, to tam się będzie orientował. Kto nie, to nie. To nie jest aktualnie takie ważne. Mianowicie zrobiłem sobie taką troszeczkę przerwę, bo w zasadzie od wtorku poprzedniego, no w zasadzie nic się nie ukazało do w zasadzie niedzielnego live'a, który tak mi przyszedł w zasadzie do głowy, nie mam pojęcia czemu. No i troszeczkę się tutaj wytłumaczę dlaczego. Powiem wam, że ostatnio jakoś tak mi się nic nie chciało. Po prostu miałem tak na wszystko wyrąbane, że naprawdę jakoś nie miałem weny, ochoty. Mimo że nawet miałem, kurde, powiem wam, teraz nawet jeszcze w tej chwili mam już całkowicie przerenderowany, gotowy odcinek i on jest już w zasadzie gotowy od poprzedniego wtorku. No ale no jakoś po prostu nic mi się nie chciało, po prostu, co to ma być, po prostu miałem ochotę siedzieć i zanerdzić się przy lolu, no trochę takie wyznanie. No, tam pograłem sobie z kumplami, no nazbierałem sobie na postać za 6300, no oczywiście nie od początku, bo bez przesady znowu aż tak nie nerdziłem, no, ale po prostu jakoś nie, jakoś po prostu nie miałem weny. Powiem wam, że dzisiaj byłem sobie na rowerze, tak, powiem wam całkiem sympatycznie, powiem wam, że się wtedy trochę czuję, że żyję. Strasznie mi tego brakowało, a naprawdę jakoś dziwny traf losu nie pozwalał mi się wcześniej wybrać, bo to coś wypadło, w sensie, że nie wiem, gdzieś tam albo urodziny dziadka wtedy, albo do okulisty miałem jechać. No dzisiaj w każdym razie też byłem u okulisty, ale już tak się wkurzyłem, że nigdzie nie byłem, że po prostu mówię, a walę system, jadę, po prostu wszystko w dupalu, nie? No i się wybrałem i powiem wam, że całkiem fajnie było. Więc tak, mam dość zasrane EQ, nic nowego. Zachciało mi się bawić pod jonami. Tak, słuchajcie, zrobimy teraz kolejnego achievementa. Mianowicie zrobimy sobie chlebuś. O, crafting, yes. O, zombie gdzieś tam nam biega. O, patrzcie, close enough. Achievement garnet! Make bread! Na. Fajnie, że go w ogóle piekliśmy, ale to taki szczegół. A, właśnie. Już jesteśmy w tym naszym prowizorycznym storage'u. A, bo tu mam wełnę. A, tu mam jakieś kuble. A. Czekajcie.
A, dobra, to tak działa. Właśnie nigdy nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. Na razie tak popierdzielam wszystko na ślepo. Potem się będę zastanawiał, czy coś mi się przyda. To mi się na pewno przyda. To mi się też przyda. To mi się też przyda. Kości na pewno nie. Drewno sobie weźmiemy. Tak zwany szybki porządeczek, ok? Więc tak, skoro już mamy jedną ścieżkę achievementów całkowicie odkrytą, no to zostało nam upieczenie ciasta. Wespar piecze ciasto piecze Wespar. Tak, ale to nie wiem, kiedy nam się to uda, zważywszy na to, że nie mam mleka. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę nie mamy mleka. Ech, o, mamy 3 biaderka. A, no to w sam raz. Więc tak, aby zrobić ciacho, potrzebujemy tak, na pewno 3 wiaderka mleka, jakieś jajco. Na bank jest jakieś jajco potrzebne. I sugar, czyli cukier. Dobra, z cukrem nie będzie problemu, gorzej będzie z mleczkiem i z jajcami. Dlategoż to powodu od dawien dawna wybierzemy się dzisiaj na wyprawę, że nie za bardzo kontroluję czas, bo dopiero teraz się spostrzegłem, że mogłem to kontrolować. Byłoby niespodzianka. Oczywiście musimy sobie wziąć troszeczkę żarcia, nie? Kurde, co ja mam jakąś taką chrypę ostatnio? Odzwyczaiłem się, widzicie, od gadania. Dobra, dycha starczy. Więc tak, sobie śmigniemy właśnie w tamtą stronę, bo wiem, że tam już jest normalna kraina i tam powinno być troszeczkę krówek. Teraz tak patrzę i widzę, że kuźwa macie z 20 fpsów. Oh my godness, chyba zapomniałem i cały czas jest 20 fpsów, dlatego że taki jeden głupi kodek ostatnio próbowałem włączyć. Moment. Yo, słuchajcie, panika, sorry za te wcięcie w klipie. Ale tak, muszę coś wam powiedzieć. Troszeczkę fail, bo dopiero przypomniało mi się o tym przy kręceniu drugiego odcinka, a że jest on dopiero w piątek, nie chciałem, żeby osoby, które udzieliły się w poprzednim odcinku o potionach, żeby nie poczuły się jakieś takie urażone, you know, if you know what I mean. Chciałem wam podziękować za to, że napisaliście w tych komentarzach, co bym mógł zbudować. Purpose Rainbow Dash, oczywiście, można by ją gdzieś tutaj walnąć, jest jeszcze troszeczkę miejsca, jak widzicie. Tylko troszeczkę będę mieć problem z znalezieniem jakiegoś fajnego pixel arta, więc jeżeli ktoś z was by się chciał wykazać, bo w komentarzach linki podawać, no to wiecie, to jest tak ciężko, bo to te spacje trzeba, ale... może ktoś z was chciałby mi wysłać na prywatną, to tam chyba można linki podawać, to możecie mi wysłać jakąś fajną Rainbow Dash. Propos, tam był jeszcze jakiś komentarz, żebym zbudował swoją twarz. Nie do końca zrozumiałem, co chodzi, ale z tego, co się orientuję, to chyba chodziło o tą gębę z Minecrafta. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo if you not troll! Bo jeżeli trollował, no to inna sprawa, ale no, ryjok skorpiona w sumie też by można było gdzieś tutaj... Góra skorpiona! Oh yeah, to by nie było głupie. Teraz taki innowacyjny pomysł. Dobra, to ja się już nie przeszkadzam. Oglądajcie ucieczkę uważnie, proszę. No, powiem wam, że fałszywy alarm. Nie mam pojęcia, czemu wps mi tak spadły. No dobrze, nie płaczmy. Ruszajmy. Słuchajcie, ja sobie jeszcze chwileczkę pogadam. Właśnie i powiem wam, że następnie przyspieszę troszeczkę czas, bo tam jest spory kawałek, nie wiem, z jakichś 1000 kratek będzie, więc ten co, tak dla pewności szczelę ze screen akordów, żeby potem nie było draki, że nie umiem znaleźć własnego domu, nie? Wiecie, takie mindfucki się już działy nieraz, nie dwa, chyba kiedyś tam jakiejś innej serii z Maslow jego cztery ściany, to jeszcze na starym kanale, wow, pamiętałem, no. Właśnie tak sobie myślałem ostatnio, wow, nie? Myślałem. Właśnie tak sobie ostatnio myślałem, wiem, że teraz dzisiaj to jest odcinek taki bardziej, że ja wiem, będę troszeczkę was usypiał, tak ululał do snu, także to jest bardzo dobry odcinek na wieczorynkę.
po prostu zastanawiałem się, w czym tkwi sukces. No i krówki? Już? Serio? Lol. Heheszki, ale wyprawa. Pff, dziękuję. Ale jest problem. Jądra. Czyli jednak idziemy. Czekajcie, moi mili. Sorka, musiałem zamknąć takie wkurzające okienko z Avasta, które co jakiś czas mi się pojawia i bardzo denerwuje. No i tak sobie myślałem, powiem wam, że nie wymyśliłem. W zasadzie to teraz jest ciężko. Ameryki nie odkryłem, to mówiąc, to no bo taka jest prawda. Powiem wam, że ja już to chyba mówiłem kiedyś przy okazji odcinka z Far Cry'a, ale powtórzę to tutaj, bo wiem, że nie wszyscy oglądają Far Cry'a, bo no po prostu no nie lubią, tak? Więc powtórzę to teraz, bo właśnie to jest taki minus, nie? Bo w zasadzie mój kanał miał być taki bardziej poświęcony wszystkim grom. Wszystkim, nie tylko jakby Minecraftowi, bo miało to się, jakby tak wyrażę się, kiedyś myślałem, żeby głównie zacząć kręcić z gier, no ale no jak wyszło, tak wyszło. No przede wszystkim zraziło mnie to, że oglądalności nie było. Powiem wam, że jeszcze na przykład przy takim Most Wantedzie to było trochę. Ja się na przykład zastanawiam, bo wiecie, genius. Bo wiecie, dla mnie to jest takie troszeczkę różnoznaczne, bo ja na przykład nie wiem, jakie gry lubicie, jakie typy, bo o to mi przede wszystkim chodzi, bo jak Far Cry'a obiecałem, że dokończę, no to ja go dokończę, tak? Bo u mnie słowo staram się dotrzymywać, no i pewnie go skończę, nie wiem za ile, ale doturlamy go sobie spokojnie do końca. No i właśnie niestety taki jest minus, że ja niestety nie wiem, jaki typ gier was kręci. I jakbym ja wam nawet chciał dogodzić, to nie za bardzo wiem jak, bo Minecraft jest sandboxem, ale no jest w zasadzie no uniwersalny, tak? Ja nie wiem, czy wy akurat lubicie takie pikselowe gierki, a może takie sześcianowe gierki, no kuźwa, no ciężko to jakoś tam wszystko, no wiecie, do kupy skludzić. To samo jest, nie wiem, może lubicie samochodówki, strzelaniny, jakieś RPG or something. Nie wiem, na przykład mam Wiedźmina kupionego, dwójkę. Można by coś z tego wymyślić. Mam Mass Effecta. Też by można było coś pomyśleć, no. Możliwości jest trochę. Battlefielda trójkę mam. Moglibyśmy kampanię w sumie zrobić, albo koopa mógłbym z kimś zorganizować. Nie wiem, tak myślałem, bo Bulwo ma na przykład Battlefieldiaka trójkę. Może by się udało go tam jakoś namówić czy coś, może sam kiedyś będzie chciał czy coś, byśmy mogli nagrać sobie tego koopa wspólnie jakoś, no zobaczymy. Zresztą na razie Bulwo się wciągnął troszeczkę w LoLa, tam może ktoś na jego kanale widział, ja tutaj zalajkowałem, prawda, Bulwo się uczy grać w LoLa, no fejla szczeli już na miniaturce, bo napisał sezon pierwszy, no niestety League of Legends już jest sezon trzeci. Znaczy ja przypuszczam, o co mu chodziło, jemu prawdopodobnie chodziło o, jakby to powiedzieć, jego pierwszy sezon, tak? Bo widział u innych, że tam był sezon, przypuszczam, że na przykład u takiego Gimpera, a tutaj taki mindfuck, bo to nie chodzi o sezon jego z gry, tylko o kuźwa Creeper, tylko chodzi właśnie o sezon jakby samej gry. Wiecie co, pobawimy się w Predatorka, poskaczemy sobie po drzewkach, bo stąd mamy jakby nie patrzeć wilczek. Ja nie lubię psów, ocelota bym sobie skombinował, ocelotę, może bym miał jakieś lepsze... Tell me what the heck! Ej, teraz to się zdziwiłem, ja na początku tak patrzę, wytyfy! Dobra, dawać gnoja. W złotej zbroi? Fire protection. No ciekawe, okej. Why not? Jak za darmo, to bierzemy. No i słuchajcie, tyle jest takiego mojego pierdzielenia na dzisiaj. Teraz ja włączę takie szybkie sobie przewijanie. Wow! Ej, lol. Kupa w majtach, jizz in my pants. Ale to jest...
Ale to jest Ja! Wow! Dawno nie widziałem takiego czegoś zajebistego. Ja pierdolę. Już nawet nie krzyczałem. Jak mogłem być taki debilny? Jak mogłem pozwolić na klasyczny numer Creepera? Żeby kuźwa tak nas wyrąbał w dupala? No tak centralnie, kuźwa, spiąłem się taki wespra, co to kurwa wypierdolę, bo... No dobra, sorry, troszeczkę poprzeklinałem, ale się zmadowałem, no i co? No, o, babciu. Miał być tak pięknie. Księżycu, powiedz mi, what the fuck? Dobra, owca, słuchaj, jest taki biznes, nie? Co wpierdzielasz trawę? Nie wolno. Gruba będziesz. Dobra, no widzisz. No, co się tak dziwisz, kurde? Pozdrów widzów. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, no taka sytuacja. Hemoglobina i te sprawy. Ja w takim razie zakończę odcinek. Pobiegnę sobie po tej temie. Może znajdę. No to tak, no zapraszam was na inne odcinki z Ucieczki przed światem, naturalnie we wtorki i piątki o godzinie 19. Naturalnie również zapraszam was na odcinki z Far Cry'a, w których zacząłem wyrażać swoje emocje, czyli troszeczkę się wydzieram, jak jest stosowna okazja i takie tam pierdoły. No i oczywiście możecie napisać właśnie, to mnie będzie dzisiaj troszeczkę interesowało, jaki typ gier najbardziej lubicie, bo to mnie troszeczkę, szczerze mówiąc, intryguje. Także napiszcie. Na razie. Mięso!